Niedziela zmartwychwstania. Jestem jeszcze bardzo słaba po infekcji. Być może przyszłam COVID, ale nie wnikajmy w to. Szybciutko tylko przejdę koło domu, bo jadę w odwiedziny do mamy. Nadal nie mam smaku i węchu. Ale cieszy mnie bardzo tutaj to, co się dzieje pod domem. Nie myślałam, że białe tulipany sprawią mi tej radości. Nie są jeszcze w pełni rozwinięte, ale widzę, że prezentują się ładnie. Obok przesadzone wczoraj nowo zakupione niedopominajki, tutaj z werbeną. Bardzo lubię takie kompozycje. Tak jak mówiłam, niebieskie kwiaty to moje ulubione. Również pod domem zmieniłam wystrój, bo już bardzo był nieprzyjemny. Reszka ranników, bluszcz, tam jednak haczył drzwi, tutaj będzie w lepszym miejscu i niezapominajka. Przejdę krótko przesmykiem. Nie wiem, czy tam nie będzie sąsiadów. Mam nadzieję, że nie będę nikomu przeszkadzała. Spojrzenie panoramiczne. Jak widać, forsycje jeszcze nadają. Powoli będą się szykowały moje liliowce. Mam w planie dokupić jeszcze kilka liliowców. Tu po lewej są jeszcze następne. Ale nie odpowiada mi byle jaki, że tak powiem, liliowiec. Chciałabym jakieś specjalne kolory, nie czerwone, więc zobaczymy. Ale jeszcze są moje zilne, czyli cypulice. Przelaszczka dzisiaj się bardzo pięknie prezentuje. Myślę, że dzisiaj będzie znowu wygrana. Numer jeden damy dla przelaszczki. Wczoraj zauważyłam, że pojawiły się w bargainie. Pierwszy raz w moim ogrodzie. Skąd to ja ją mam? Aha, ze Świerka, czyli z jakiejś lokalnej książki kupiona. Pani forsycja. Króciutko jeszcze co my mamy. Jakieś siewki mi wrosły, pewnie koperki czy coś w tym rodzaju, to się okaże. Śmiedunki, orliki powoli. Co tam się dzieje? No, może to i czosnek będzie. Zobaczymy. Okaże się, co mój monster to jest. Niestety nie skończyłam wszystkich prac wczoraj w altanie. To już zostanie na kolejny dzień. Zrobiłam tam tylko podstawowe czynności i zrobiło się później, po prostu było późno i byłam już zmęczona. Ile mamy? 14 stopni. Co my tu mamy? Śliwa wiśniowa oczywiście. Powiedzmy numer 2 dzisiaj do przylaszczca. Co tutaj jeszcze? Migdałek się szykuje. Kwiaty doniczkowe. Brzoskwinia, no nie znam jej jakby zwyczajów, zobaczymy, czy coś jest, czy z tego będzie. Mahonia, myślę, że numer 3 dzisiaj. Wrócę do niej jeszcze chwilkę. Nie, jeszcze nie rozkwitła w pełni, dodajmy jej numer 4.